Odsłuch społeczny. Witam w Odsłuchu Społecznym, podcaście o tematyce społeczno-politycznej. Nazywam się Joanna Kotkowska-Pyzel. Moimi gośćmi są panowie Wiosław Grzybek, przewodniczący Federacji Metalowców i Hutników w Polsce. Witam państwa. Oraz Krzysztof Laszczak, przewodniczący NSZZ Pracowników, organizacja międzyzakładowa FCA Polany Spółek Bielsko-Białej. Witam. Będziemy mówili dzisiaj o tym, jak funkcjonują związki zawodowe, a tak na początku to porozmawiamy sobie o tym, co się dzieje w TI Poland w Bielsku-Białej. To może zacznę od tego, że TI Poland jest to spółka, którą objęliśmy swoją działalnością statutową w lipcu w roku 2020. Spółka TI Poland jest częścią koncernu TI Automotive. Cały koncern zatrudnia na całym świecie około 27 tysięcy pracowników, a w spółce TI Poland w Polsce w 5 lokalizacjach pracuje około 2600 osób. Jak już wcześniej wspomniałem, w lipcu tamtego roku zwrócili się do nas jako do organizacji międzyzakładowej grupa pracowników TI Poland z prośbą o wsparcie i założenie związków zawodowych. Zgodnie z naszym statutem zarząd podjął taką uchwałę i rozszerzyliśmy swoją działalność statutową. Na początku takiej współpracy zawsze wnioskujemy do pracodawcy o przekazanie przede wszystkim całej wewnątrzzakładowej dokumentacji, żeby poznać lepiej zakład od środka, jakie prawo, jakie regulaminy, czy mają układ zbiorowy, czy jest zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i tak dalej. Już na samym początku przeglądania tych dokumentów założyliśmy wiele przede wszystkim zapisów antypracowniczych. Zauważyliśmy braki, gdzie do dzisiaj nawet w regulaminie pracy możemy mówić, że nie ma siatki płac, co jest dzisiaj niezgodne w sumie z przepisami prawa pracy oraz może powodować dyskryminację płacową wśród pracowników. Rozmawialiśmy z przedstawicielami dyrekcji zakładów, aby to poprawić, jednak te wszystkie nasze postulaty jakby odbijały się od ścian. Przepraszam, to znaczy, że państwo nie otrzymali żadnej odpowiedzi? Bo rozumiem, że dokument, o który związek prosił, otrzymaliście państwo, tak? Dokumenty, o które myśmy prosili, jak najbardziej otrzymaliśmy od pracodawcy. Natomiast, tak jak powiedziałem wcześniej, była to bardzo skromna dokumentacja, niekompletna, a ta, która była, już zawierała zapisy, którymi się nie zgadzaliśmy. I to też byłoby jakby pewna ta kropla w chmurze, którą pracownicy się zdecydowali, aby się zrzeszyć i założyć związek zawodowy. Te nasze jakby prośby i tutaj wnioski o to, żeby zacząć rozmawiać i prowadzić przede wszystkim dialog w temacie naprawiania tej dokumentacji, a zarazem sytuacji pracowników, no tu muszę stwierdzić z przykrością, że to był tylko dialog prowadzony iluzorycznie, stąd poinformowaliśmy wszelkie możliwe organy ścigania o zaistniałych faktach. Sprawy toczą się w toku, czy w prokuraturze, czy w Państwowej Inspekcji Pracy. Mogę powiedzieć, że właśnie dzisiaj otrzymałem informację o zakończonej kolejnej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w jednym z zakładów. Rozumiem. Znaczy ja słyszałam, że zarzuty pracowników dotyczą i łamania praw pracowniczych, i kwestii płacowych, a także podobno firmą kierują osoby spokrewnione. To także utrudnia komunikację. Wie pani co, ja powiem tak, no jako organizacja związkowa no tutaj nigdy nie możemy do tego wnikać, czy to są osoby spokrewnione, czy nie są spokrewnione, natomiast słyszę to od przedstawicieli naszych związkowych, od pracowników o tym fakcie. Jeśli pani poruszyła temat rozmów płacowych, oczywiście na początku roku zawnioskowaliśmy o przedstawienie dokumentacji ekonomicznej spółki. Tutaj dostaliśmy bardzo ubogą też odpowiedź, niepełną informację. Powoływaliśmy się na ustawę o związkach zawodowych. Pracodawca skrupulatnie jakby odrzuca nasze wnioski. Rozpoczęliśmy negocjacje płacowe. Wystąpiliśmy z żądaniami o kwocie 450 zł od stycznia. Pierwsze negocjacje bodajże rozpoczęły się w miesiącu marzec. Przeprowadziliśmy 5 spotkań, na którym pracodawca po prostu trzymał sztywne stanowisko. Nie widzi potrzeby zwiększania wynagrodzeń, bo firma płaci ponadrynkowo, a średnia płaca w tej firmie dla pracownika to jest 3500-3700 zł. I podobno jest od jakiegoś czasu dłuższego niezmieniana. Jest niezmieniana, natomiast tak jak powiedziałem wcześniej, brak tej siatki płac i przejrzystości. Są osoby, które zarabiają dzisiaj tylko minimalną krajową w tym zakładzie, a jest to firma, która znajduje się w takich lokalizacjach, gdzie średnie płace kształtują się na poziomie 5-5,5 tysiąca, a sam przyrost średniej płacy w tym roku był około 400-450 zł. Tutaj pracodawca twierdzi, że w grudniu podniósł wynagrodzenia o 3% pracownikom, natomiast my jako organizacja akceptujemy tą podwyżkę, ale uważamy, że ona była zbyt niska do
realii, które wydarzyły się w pierwszej połowie tego roku. No i tak jak mówiłem wcześniej, przeprowadziliśmy negocjacje. Pracodawca nie prowadził ten dialog, ja to nazywam dialogiem iluzorycznym. Wstąpiliśmy na drogę sporu zbiorowego, uruchomiliśmy ustawę o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, przeprowadziliśmy rokowania, później mediacje z mediatorem, odbyło się jedno spotkanie, został spisany protokół rozbieżności, bo pracodawca dalej sztywno trzyma swoje stanowisko. Mamy teraz sezon urlopowy, ale myślę, że po sezonie urlopowym, już zgodnie z uchwałą zarządu, która na posiedzeniu zarządu Związku Zawodowego została podjęta, będziemy się przygotowywać do przeprowadzenia referendum strajkowego. A teraz już przechodząc do zagadnień bardziej ogólnych, to w jakich zakładach, jakiego rodzaju zakładach pracy tworzą się najczęściej związki zawodowe i jak to powstaje? Czy tak jak tutaj poproszono związki o objęcie zakładu swoim działaniem, czy też wewnątrz pracownicy jakoś się organizują? Pomijając tekst ustawy, jak to praktycznie wygląda najczęściej? Ja bym tutaj to pytanie podzielił Pani na dwie kategorie, bo możemy mówić o założeniu organizacji zakładowej, ale możemy też mówić tą drugą kategorię o wstąpieniu jakby ludzi do organizacji międzyzakładowej. Jeżeli chodzi o tą zakładową, to tutaj jest jakby dla tych pracowników, którzy chcą się zrzeszyć, większe utrudnienia się pojawiają na drodze tego zrzeszenia się, bo trzeba przede wszystkim znaleźć grupę minimum 10 osób, tak mówi ustawa, ale tutaj pojawiają się pewne sprawy urzędowe, czyli stworzenie statutu związku zawodowego, wybór pierwszych władz, zarejestrowanie w KRS-ie itd., itd. Natomiast ten drugi sposób, gdzie wybierają, i to z mojego doświadczenia powiem, bo jako organizacja międzyzakładowa prowadzimy działalność statutową w 23 spółkach. Wybierają pracownicy właśnie, że zgłaszają się z takim wnioskiem czy z prośbą o pomoc do organizacji międzyzakładowej i wtedy jest ta droga łatwiejsza, bo jakby przystępują do naszego statutu, już są władze wybrane, wszystko, my się zajmujemy organizacją urzędową czy rejestracją w KRS-ie. Oczywiście są przedstawiciele na zakładach, no i właśnie tutaj ci przedstawiciele na zakładach, wracając do tej spółki TI Poland, to tam przy założeniu takiego związku bardzo, bardzo niedobrze zaczęło się dziać, można tak powiedzieć. Na linii pracodawca, a przedstawiciele związku, tak? W momencie, jeżeli związek zawodowy zaczął tam istnieć, zaczęliśmy swoją działalność, było widoczne bardzo zniechęcenie pracodawcy do tych pracowników, którzy tam się udzielają. Mnie bardzo zdziwił fakt, iż spółka, która 15 lat istnieje na rynku, to ci pracownicy tej spółki tak mało mieli świadomość swoich praw pracowniczych. I w momencie, gdy przychodzili do tej osoby delegowanej przez nas, będąca pracownikiem spółki TI Poland, żeby zapytać się, czy to ma rację pracodawca, czy nie ma racji pracodawca, jak to zrobić i tak dalej, no to wtedy zaczęły się te duże problemy. No i dzisiaj niestety, tak jak my, jako przedstawiciel, jako przewodniczący związku, my nie mamy obecną wstępu do zakładów. Jest to powoływane się niestety pod kątem pandemii, ale wszyscy z zewnątrz do zakładu, jak widzę, mogą wchodzić, natomiast przewodniczący związku ma dzisiaj zakaz, żeby się spotkać z tymi pracownikami na zakładzie. Dodam jeszcze, że jak wcześniej opowiadałem o wszystkich mediacjach i spotkaniach, wszystkie spotkania odbywały się online. Pracodawca nie wyrażał zgody, żeby pracownicy przyjechali nawet do nas, do biura związkowego, podpierając się stanem pandemii w Polsce. Ale teraz jest bardzo dużo osób zaszczepionych. Czy nadal jest takie stanowisko? Muszę Pani powiedzieć tak, że wysłaliśmy teraz to takie pismo i w ostrym tonie do pracodawcy, aby w końcu zaprzestał tych praktyk, ale jednocześnie powiadomiliśmy i przedstawicieli w Polsce, i przedstawicieli w Stanach, i przedstawicieli w Niemczech, całego zakładu TI Poland, więc czekamy na odpowiedź. Z doświadczenia wiem, że dyrekcja wykorzystuje bardzo skrupulatnie zapis ustawy o związkach zawodowych, gdzie informacje pracodawca winien udzielić związkowi zawodowi do 30 dni, i ja ją zawsze otrzymuję w 29 albo 30 dzień. No cóż, pierwsza rzecz, którą można byłoby nieco uelastycznić w ustawie. A no to na pewno tutaj też możemy powiedzieć, bo tutaj jest kolega przewodniczący i jako OPZZ też bardzo staramy się, aby zmienić ten zapis, żeby przedstawiciel, przewodniczący związku, nie będący pracownikiem, tak jak w przypadku organizacji międzyzakładowej, miał bezpośredni wstęp na teren zakładu, bo o ile pracodawca jakoś współpracuje ze związkami zawodowymi, to nigdy tego problemu nie było. Natomiast tam w tej spółce TI Poland jest wyraźny opór. To jest to po prostu konieczność, zmiana tego zapisu. W skali tego zakładu, ile osób w tej chwili, czy Państwo mają orientację, przystąpiło do związku? Tak jak wcześniej powiedziałem, ta wola założenia czy zrzeszenia się pracowników
występuje, to właśnie, ja to tak zawsze określam, że to są takie małe kropelki, które się zbierają, zbierają, potem jak ta jedna kropelka jest więcej, no to zaczyna się burza, tak? No i pracodawca no, przesadził przy tych zapisach tarczy antykryzysowej, wykorzystywał je po prostu bezwzględnie, a nawet nadużywając prawa. Więc dzisiaj to uzwiązkowienie w skali zakładu jest ponad 30%. No to bardzo dobry wynik na tle kraju, bo w Polsce jest to około 10-12% w skali kraju. No czyli to jest jak gdyby pierwszy punkt, dlaczego Polska jest mało uzwiązkowiona, bo trzeba być może bardzo uświadamiać ludziom taką możliwość zaproszenia związku zawodowego do siebie. Być może to jest brak wiedzy jest tą przyczyną. Jeśli można, bo kwestia w Polsce faktycznie te uwiązkowienie jest z rzędu 12%, jeżeli chodzi o średnią europejską, mamy 28%. Oczywiście możemy zazdrościć krajom skandynawskim, gdzie to uwiązkowienie jest około 50, 60, 70%, a nawet tak jak w Islandii prawie 90%. Więc tutaj Polska boryka się z takim samym problemem jak tak zwane państwa grupy wyszehradzkie, więc Czesi, Słowacy, Węgrzy, Bułgarzy, Rumunii, więc więcej to uwiązkowienie też jest podobne na poziomie 12%. No i też zauważamy tą tendencję, że w ciągu ostatnich 15-20 lat to uzwiązkowienie się zmniejszyło około 15-20%. Także to też jest taki sygnał, że gdzieś powiedzmy to uwiązkowienie spada. Z czym to jest spowodowane? No przede wszystkim spowodowane jest tym, że związki zawodowe działały zawsze w dużych zakładach pracy, tam gdzie było mocno uwiązkowienie, tam gdzie były zbiorowe stosunki pracy. Bo tutaj jak czasami obserwujemy ten ruch taki związkowy, to w tych firmach, gdzie jest do 150 pracowników, można powiedzieć, że właściciel tych pracowników zna. Można mówić o zbiorowych stosunkach pracy, ale nie są one takie sformalizowane. Natomiast w momencie, kiedy ten zakład liczy około 500 tysiąca osób, no to ten Kowalski faktycznie jest tylko numerem ewidencyjnym dla pracodawcy, tak? No bo większość zakładów ma przepustki, są numery ewidencyjne, prawda, bo te dziale kad i tak dalej, więc jest tylko jak gdyby tym numerem ewidencyjnym. No i teraz, jeżeli cokolwiek załatwić, powiedzmy, to jest tylko Kowalskim, tak? To nie ma zbiorowych stosunków pracy. Natomiast jeżeli zajmie się związek zawodowy, no to wtedy zupełnie ta pozycja się też zmienia. To jest jedna rzecz, powiedzmy, więc mówię tutaj też w ostatnich 20 latach te duże zakłady albo niektóre zostały zlikwidowane, bo przecież też od 30 lat jesteśmy w transformacji ustrojowej, więc to też jest taki synonim, że te zakłady kiedyś, powiedzmy, duże zakłady miały po 20-30 tysięcy pracowników, w tej chwili to jest rzędu 2-3-4 tysięcy, no bo też jest outsourcing, to prawda, więc to są te spółki, córki, matki i tak dalej, które też funkcjonują. Tak jak tutaj kolega też, bo wywodziliśmy się z grupy Fiata, więc z FSM-u, więc to też można powiedzieć, że prowadzimy działalność w spółkach tych, które powstały na bazie Fiata, prawda, czy byłego FSM. To jest jedna rzecz. No i druga rzecz, no to też kwestia tej młodzieży. Ta młodzież jak gdyby nie garni się za bardzo do organizacji związkowej. Wynika to być może z tego, że znika świadomości, że jako związki mamy problem z dotarciem do szkół, z uświadomieniem im, powiedzeniem czym związki się zajmują. Być może ci młodzi bardziej by patrzą na związki jako nie wiem, organizację polityczną, tak? No bo do 80. roku faktycznie związki zawodowe uczestniczą w tej transformacji i są postrzegane jako ten ruch społeczno-polityczny i to gdzieś powiedzmy takim może trochę też obciążeniem na rzecz organizacji związkowych, że bardziej patrzą na politykę niż jako reprezentowanie pracowników wobec pracodawcy. No to są te rzeczy, które teraz, jeżeli powiedzmy nie dotrzemy do młodych organizacji związkowych, no to będzie problem, bo gdzieś możemy powiedzmy stracić ten powiedzmy elektorat, bo część ludzi odchodzi na emeryturę, więc jakbyśmy badania, to też średni wiek członka związku to jest między 47 a 50, 55, więc także mówię tutaj też zbliżamy się do granicy wieku emerytalnego. Też może to socjologicznie, że młodzież przychodzący do zakładu pracy, nawet dużych zakładów pracy, też nie wiąże się od razu z tym zakładem, bo myśli, że popracuje rok, dwa, trzy, powiedzmy, potem poszuka czegoś innego, bo to też czasami, jak rozmawiamy z dyrektorami personalnymi, to mówią, że w momencie spadku tego bezrobocia, mamy go już praktycznie, no to już będzie gdzieś koło 10 roku, kiedy to bezrobocie maleje, gdzie mamy rynek pracownika. Temat tak zwanej turystyki industrialnej, czyli chodzi od zakładu do zakładu, zmieniał, powiedzmy, czasami, jak mu warunki pracy nie pasowały, to nawet nie żegnam się z zakładem, tylko wychodził po 3-4 godzinach i tyle tego pracownika widzieli, prawda? Więc no też taka sytuacja. No a druga rzecz, no to agencje pracy tymczasowej, tak? No bo tam, gdzie są dobry pakiet socjalny, dobry poziom wynagrodzeń w zakładach, no to też pracodawcy 20 czy niekiedy 15-20% zatrudniają przez agencje pracy tymczasowej, gdzie chociaż po zmianie Trybunału Konstytucyjnego o wyroku możemy prowadzić działalność tą związkową i mogą być członkami związku,
środku, ale jest problem reprezentowania go wobec pracodawcy, tak? No bo jeżeli nie założymy tej działalności statutowej w danej agencji pracy tymczasowej, no to wtedy pracodawca może być członkiem związku, ale go nie reprezentujemy jak zgodnie z literą prawa. No i to są te rzeczy, które na to wpływają, na to niskie odwiązkowienie. No i też jeszcze taka rzecz, która pamiętam, to przebija chyba się przez tą dyskusję, którą prowadzimy wśród członków związku, jak i tych, którzy są przewodniczącymi, to jest to, że także dialog społeczny na terenie zakładu ponoszą członkowie związku, płacą składkę, należą do organizacji związkowej, natomiast z owoców wynegocjowanego pakietu ekonomicznego korzystają wszyscy pracownicy. No i tutaj zaczyna być ten problem, bo... Po co się zapisywać? Po co się zapisywać, po co płacić składkę związkową, jak ja tak samo dostanę, jak wszyscy pozostali pracownicy. No i zaczynamy to dostrzegać, tylko że teraz trudno zrobić jakąś kampanię medialną, że podwyżki będą tylko dla członków związku, a dla nich członków nie będą, tak? No bo oczywiście byśmy sobie jeszcze niepotrzebne zrobili, powiedzmy, jeszcze taki zły PR, tak? No bo to też nie na tym zależy, ale to gdzieś się przebija w rozmowach z członkami związku, mówimy, ci, którzy powiedzmy, mówią to stąd do mnie związkowi, no ale po co? No, co ja z tego będę miał? No, chciał tak, dodać, jeśli mogę, to do tego, że... Akurat, jeśli mogę skorzystać z okazji, bo mamy tutaj panią redaktor, żeby to nagłośnić, my uważamy, i to często też już w swojej pracy pomalutku zaczynamy gdzieś ten trend jakby zauważać. On co prawda idzie bardzo wolno, ale apelujemy do jakby młodych pracowników, żeby traktowali w pewnym rodzaju przynależność do związków zawodowych jak ubezpieczenie. Bo jeżeli się coś już wydarzy złego, albo na przykład jakieś zwolnienia większe w zakładzie, czy coś w tym rodzaju, czy sama indywidualny jakiś tam problem pracownik ma, no to czasami już jest za późno, żeby później temu pracownikowi pomóc i żeby go reprezentować. Więc uważam, że tutaj też te związki zawodowe powinny być takim ubezpieczeniem, że jeżeli... I to w przypadku spółki TI bardzo dobrze się sprawdzało, bo rozmawiałem z członkami związku, mówię, słuchajcie, nie musicie wszystkiego wiedzieć. Jeżeli pracodawca daje wam, nie wiem, jakiś dokument do podpisania na przykład, konsultujcie się ze mną, bo jak złożycie podpis, to już potem będzie za późno. No i tutaj, jeżeli można, dwa zdania, bo kwestia z tego, że jako Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych też zgłaszaliśmy postulat, aby składka związkowa była odliczana od kwestii dochodów, tak? Bo jeżeli pracodawcy, którzy są w Radzie Dialogu Społecznego, którzy płacą na rzecz swojej organizacji, mogą wliczyć to koszty funkcjonowania, to dlaczego ten członek związku, który, jak powiedziałem, ponosi koszt działalności związkowej, tego dialogu społecznego na terenie zakładu, bo on jest podstawowym tą rzeczą, no to dlaczego nie może sobie tego odliczyć? No tutaj też bardziej, jak gdyby... Jest to ewidentnie wpłata na cele publiczne, społeczne, no, tak, bo... No i tutaj też mówię, no bo to jest takie trochę nierówne traktowanie, tak? Jeżeli pracodawca może sobie odliczyć, to dlaczego członek związku tego nie zrobić? No, ale chyba kolego Mirku, tu się zgodzisz ze mną, że są w Polsce stowarzyszenia, na których płacenie składki można odliczać, a na związki zawodowe jako stowarzyszenie dzisiaj nie można jeszcze. No to też na pewno poprawiłoby strukturę członkostwa, tak? Bo wtedy można powiedzieć, że byłby to kolokwialnie taki gadżet, tak, związkowy, że powiedzmy, jeżeli ta składka jest tam w rzędu 20 paru złotych, tam w zależności od zakładu, w ciągu roku miałby te 240 czy 250 złotych, miałby to liczone od kosztów dochodu. Tak samo jak pracodawca, więc tutaj trochę jest taka nierówność traktowania podmiotów, którzy prowadzą dialog społeczny, tak? No bo przecież pracodawcy, my jesteśmy powołani po to, żeby prowadzić ten dialog społeczny na terenie zakładu. My reprezentujemy członków związku i domagamy się zwiększenia obrony praw pracowniczych. No, a pracodawca nie zawsze postrzegamy go jako wroga, tak? Jako partnera. No więc jeżeli mamy być partnerami, no to chcemy prowadzić dialog na równych zasadach. Nie? Wspomniał pan, że istnieje taka relacja partnerska, bo jednym z zarzutów, jakie spotkałam się wobec związków, to jest to, że związki są niechętne samej działalności gospodarczej jako takiej nakierowanej na zysk, że przeszkadzają w rozwoju gospodarczym. Jakby pan do tego, to czy znaczy, to rzeczywiście tak jest? Bo wydaje mi się, to że nie, trochę... bo powiem sobie szczerze, nie będzie firmy, nie będzie pracodawcy, nie będzie inwestora, nie będzie zakładu, nie będzie zatrudnionych pracowników, nie będzie związku zawodowego. No więc tutaj przecież my i pracodawcy, można powiedzieć, jedziemy na jednym wózku, no bo przecież to nie jest tak, że jesteśmy przeciwni działalności gospodarczej czy zyskowi, tylko żeby ten zysk był równomiernie składany, no bo przecież jeżeli pracodawca mówi, że tylko on wypracowuje zysk, no to niech stanie przy maszynie, poświęci swój czas, niech pracuje na 3 zmiany w cyklu wymuszonym, gdzieś po jakiejś pozycji wymuszonej i tyle, no nic więcej chcemy, tylko my oddajemy swój własny czas, ale za to chcemy też odpowiednie wynagrodzenie, no więc to tylko tyle. Przecież wielokrotnie też jako organizacje związkowe siadamy do stołu i widzimy, jeżeli pracodawca, powiedzmy, no
jest zastój na rynku, prawda, jest jakiś kryzys, no to wiadomo, że pracownicy wtedy świadomie rezygnują ewentualnie z podwyżek, z innych zawieszenia niektórych przepisów wewnątrzzakładowych, układu, czy powiedzmy nawet dają część swojego wynagrodzenia, tak, no bo żeby ratować firmę, ratować swoje miejsca pracy, ale w momencie, kiedy jest dobrze, no to niech ten pracodawca się podzieli tym zyskiem, powiedzmy, no niech udowodni to, powiedzmy, że ma taki zysk, bo tak tutaj kolega powiedział, wielokrotnie nie jesteśmy w stanie, powiedzmy, chociaż jest zmieniony artykuł 28 ustawa o związkach zawodowych, gdzie jest zrobiony te punkty, które powodują to, że związek ma prawo zwrócić się o sytuację ekonomiczną, to jeszcze to utrudnione organizacji związkowej, bo być może jeszcze to chcą utajnić, bo być może organizacja związkowa by za dużo wiedziała, to przecież tylko chcemy wiedzieć, jaki obrót był, jaki był zysk, jakie były koszty, nic więcej, no to jak w domu. Czy jest to racjonalnie przy na przykład żądaniu podwyższania płac? Podwyższy płac, no więc jeżeli pracodawca miał duży zysk i miał rentowność rzędu 15-20%, no to jest podstawa do tego, żeby żądać i siąść do stołu negocjacyjnego, nic więcej. Tak mówię, nigdy nie jesteśmy przeciwni działalności gospodarczej, tylko żeby pracodawca uczciwie dzielił się zyskiem. A czy, bo Pan wspominał o tej młodzieży, która jest prawdopodobnie słabo zorientowana w tym, do czego związek zawodowy może być przydatny? Czy są jakieś akcje związane z tym, szkoleniowe, czy coś Państwo w tym kierunku myślicie, czy to tutaj, tak na razie kiełkuje? Znaczy tutaj każda centrala związkowa, bo przecież w Polsce mamy 3 reprezentatywne centrale, OPZZ, Solidarność i Forum Związków Zawodowych, podejmują takie kroki. Mamy też takie komisje młodzieżowe, gdzie staramy się aktywować tą młodzież i próbujemy dotrzeć do tej młodzieży, tylko tak tutaj kwestia jest też, że być może zbyt mało mówi się o szkole, prawda? Więc jeżeli jest lekcja o wychowaniu i to jest wiedza o społeczeństwie, tak? WOS, tak. No tu, gdyby tutaj był ten element jak gdyby narzucony, czym są związki zawodowe, dlaczego reprezentują pracownika, jakie mają uprawnienia, do czego są powołane, być może tutaj też wielokrotnie się dobijamy o to i też do Ministerstwa Edukacji Narodowej wystosujemy takie petycje, ale jak do tej pory na razie to są zupełnie w innym kierunku to idzie, tak? Zresztą ostatnie wystąpienia ministra Czarka mówi świadomie, że nie ten kierunek, tak? Gryzłam się w język, żeby coś na ten temat nie powiedzieć, ale WOS jest uczony, ja akurat ćwiczyłam WOS ze 3 lata temu, jak jeden z moich synów zdawał w rozszerzony WOS. To, co jest uczone na WOS-ie, znaczy tak, o związkach zawodowych chyba tam nie było w ogóle, jeżeli było, to bardzo zajawkowo, natomiast jest to wiedza absolutnie nieprzydatna w funkcjonowaniu młodego człowieka w społeczeństwie, który musi złożyć podanie i także od razu powiem, ćwiczyłam program WOS-u, nie ma was tam. Jedynie co się można powiedzieć tak, z chyba najczęściej historii, tak? No to 80. rok, sierpień, no to tam no się tak, pojawiają związek zawodowy jako prac transmisyjny do przemian społeczno-politycznych w Polsce. No tak, ale to jest jako historia. Jako historia i to jest może niedobrze. Być może dlatego trochę też temu młodemu człowiekowi, jak gdyby mówi jego narzędzia na 80, 89 rok, natomiast jaką rolę spełniają na co dzień związki zawodowe, no to już tego nie ma, czyli tej działalności, czyli reprezentowania go wobec pracodawcy, zorganizowania się, prawda, no bo to... Znaczy, tylko bym mógł dodać, to właśnie tutaj jest bardzo dobra taka sentencja, która mówi o tym, że jakbym dzisiaj wziął mikrofon i wyszedł na ulicę każdego miasta i zapytał się w przedziale tam 18-25 lat, z czym się panu, pani kojarzą związki zawodowe, to spodziewam się odpowiedzi, że powiedzieliby dwie nazwy, jednej centrali związkowej i z tymi protestami. Natomiast dzisiaj związki zawodowe działają już inaczej. Całkiem inaczej. My musimy mieć za sobą też i sztab nieraz prawników, bo pracodawca ma jeszcze większy. I prawo pracy, które jest troszeczkę, kodeks pracy jest antypracowniczy w pewnych działach, można nawet tak powiedzieć. Dlatego musimy działać jakby w ramach granicy prawa, które i związki zawodowe właśnie dzisiaj, tak to tak widzę, to są takimi strażnikami tych praw pracowniczych. Jeżeli coś jest jeszcze więcej w przypadku zapisania układu zbiorowego czy regulaminu, a to już jest wtedy bardzo dobrze. Chociaż chciałbym powiedzieć też, że obecna ekipa rządząca też nie za bardzo pomaga związkom zawodowym, bo... jaki ma w tym interes, proszę pana? Więc mówię, ja na przykład takim papierkiem lakmusowym niech będzie na przykład Rada Dialogu Społecznego, tak? Tam w zespołach wypracowujemy uchwały, te uchwały idą na posiedzenie plenarne, następnie jest głosowanie przez stronę społeczną i stronę pracodawców, no i tyle. I są, powiedzmy, martwym aktem, powiedzmy, który trafia do rządu.
rządu, do poszczególnych ministerstw i tyle. No zresztą tutaj w tamtym roku mieliśmy też tą uchwałę dotyczącą pomocy przemysłu motoryzacyjnego, bo faktycznie w momencie tego lockdownu i pandemii wydawało nam się, że, znaczy nie wydawało nam się, bo były sygnały, jak i również potwierdzone, bo pracodawcy zgłaszali zwolnienia grupowe, więc był czas na działanie. No i została wypracowana ta uchwała, trafiła i na tym koniec. No i tutaj też jak gdyby jesteśmy w stanie to przeforsować, powiedzmy, w tych radach, w Radzie Dialogu Społecznego i w tych organach. Natomiast resztę to wląduje w rządzie w koszu i tyle. No zresztą też papierkiem... Rozmowy były... o chyba pracy zdalnej zostały zerwane ostatecznie. No. O tej regulacji. No, też papierkiem niech będzie na przykład kwestia negocjacji płacy minimalnej w 2019 roku, kiedy prezes wyszedł i mówi, że związki zawodowe chciały mniej, a on daje więcej. No wie pani, no, to też pokazuje pozycję wszystkich organizacji związkowych, tak? No bo jeżeli wypracowujemy jakiś tam dział z pracodawcami i kłócimy się o tam 10-20 zł, a tu nagle ktoś wychodzi i mówi, siedzi premier rządu, siedzi była pani minister pracy, pani Rafalska i wszyscy mówią, no dobra, no to będzie 2600, no i tyle, także to... No dobrze, że... Tylko że to chyba nie tędy droga, tak? No bo tutaj wydaje nam się też, czego nam brakuje, to ponad zakładowy wykład odbiorowych pracy dla branż, tak? Bo tutaj też chyba wina jakby też ze strony, powiedzmy, tak Unia Europejska naciska, powiedzmy, natomiast rząd czy obecna ekipa nie widzi za bardzo potrzeby ponaglenia pracodawców, żebyśmy siedli do rozwiązań branży wykładu zbiorowej pracy. No chyba pracodawcy myśleli, że były gorsze warunki jak w kodeksie pracy. Oczywiście my się na to nie zgodzimy, na to, żeby układy zbiorowe mogą być polepszyć sytuację, mogą być lepsze rzeczy, bo jest parę takich elementów, gdzie można by pewne rzeczy uzgodnić z pracodawcami na strukturach ponadzakładowych. Zresztą tak dla przemysłu motoryzacyjnego, no to co się pojawia coraz bardziej, to elastyczny czas pracy. Tak, zresztą tu kolega też wczoraj miał negocjacje na temat wydłużenia okresów rozliczeniowych, bo to widzimy, że w motoryzacji gdzieś zaczyna, każdy przewodniczący musi się parać we własnym zakładzie pracy, natomiast chcielibyśmy, żeby były na przykład takie rozwiązania strukturalne dla wszystkich zakładów, dla branży, powiedzmy, żeby nie było tak, że później ten przewodniczący czy przewodnicząca zakładu organizacji związkowej, która jest zatrudniona w tej firmie, bo to też jest trochę gorsza taka pozycja negocjacyjna i co no te naciski. Tutaj też kolega może powiedzieć, że lepiej się negocjuje, kiedy się przychodzi z zewnątrz. Jeżeli się przychodzi, no bo jak słyszymy w TI, jest problem wejścia na teren zakładu. Tu jest problem i... Negocjacje odbywały się oczywiście zgodnie z prawem, dyrekcja twierdzi, przez platformę jakąś cyfrową. Natomiast no, z doświadczenia powiem, że to takie negocjacje, ja rozumiem, że można pewne sprawy załatwić, czy układać się pewne porozumienia. Ustalone. Wzrost płac, czy zapisy w regulaminach wynagradzania, czy w regulaminie pracy, czy fundusz świadczeń socjalnych, no to tutaj powinniśmy jakby najbardziej rozmawiać przy tym stole, jak to się zwyczajowo mówi. Tu gdzieś, no ja mam takie wrażenie, że 50% przekazywanej wiadomości nieraz przez telefon czy przez takie środki masowego przekazu gdzieś zanika. Nie? Tego typu rozmów na pewno nie uda się przeprowadzić przez zdalnie, no można coś ustalić. No to mamy dobry przykład, no bo my stoimy przed referendum strajkowym, załoga jest bardzo zdeterminowana. Tak naprawdę rozmów prawdziwych, rzetelnych nie było. Nigdy. A jeszcze mnie interesuje, jak pracownicy zakładu pracy przyszli do zmian. Rozumiem, że to byli młodzi ludzie, bo tam jest chyba raczej, że załoga taka około 30 lat, tak mi się wydaje, czy się mylę? Tak, tutaj jeśli bym miał tak gdzieś średnią wieku wyciągnąć w zakładzie, to myślę, że to będzie gdzieś 35-38 lat, to są pracownicy dosyć młodzi. Niektórzy pracują od samego początku istnienia tej spółki w Polsce, więc są bardzo związani z tym zakładem i pewne działania, no, które tam się zaczęły dziać, no, to nie jest tak właśnie, jak tutaj można usłyszeć, że związki są przeciwko, czy pracownicy są przeciwko, bo naprawdę przychodzą z takimi problemami, zagadnieniami, że widać, że im zależy na tym zakładzie i chcą, żeby ten zakład istniał, żeby jak najlepsze zyski przynosił, ale też, żeby ich prawa przede wszystkim i co do wynagrodzenia i co do warunków pracy były poszanowane. Pan wspominał tutaj o tych trudnościach w dostaniu się do zakładu pracy. A jakie jeszcze inne problemy napotyka związek zawodowy w codziennym funkcjonowaniu? Ja bym powiedział tak, że z tym problemem dostawania się tutaj do miejsca pracy, no to jest akurat... To jest kuriozum. To jest kuriozum i to jest w przypadku jednej spółki. Natomiast też zostało bardzo, akurat na przykładzie też tej spółki TI Poland zostało uwidocznione, jak można wykorzystać zapisy ustawy o związkach zawodowych na przykład, które do tej pory były jakby, nikt tego nie wykorzystywał, żaden pracodawca, natomiast tutaj w przypadku tego pracodawcy, no potrafi to
że tak powiem, brutalnie wykorzystać każdy przecinek czy każdą słowo, które jest zapisane w ustawie przeciwko związkom zawodowym. Bo jeżeli nie ma tam napisane, że pani taka czy taki pan musi to związkom udostępnić, no to powie, że nie musi. Natomiast tutaj jeszcze takie, jeżeli chodzi o szczebel ten ponadzakładowy, to sytuacja też to, co nam utrudnia, to kwestia, powiedzmy, brak dialogu, na przykład jeżeli chodzi o czy opiniowania ustaw. Też mieliśmy przed ostatnim czasie, że ustawa była, powiedzmy, dotycząca, już nie mówię innych rzeczy, ale na przykład świata pracy, czy to, co dotyczy nas jako pracowników, jakieś koło poselskie tam składało w trybie poselskim i to wcale nie przechodziło przez nas opiniowanie przez organizacje ponadzakładowe, czyli OPZZ, Solidarność, czy Forum. To też jest utrudnienie, bo wtedy powiedzmy koledzy na zakładzie dowiadują się, że jakaś tam ustawa jest a myśmy nawet nie byli w stanie wyrazić opinii, tak jako organizacje. Ale chyba jest obowiązek konsultowania. No tak, ale jeżeli jest to idzie przez koło poselskie, które zgłasza, to nie musi być to zgłaszane, gdyby rząd zgłaszał, to wtedy idzie do Rady Dialogu Społecznego, powiedzmy jest tam 30 dni, powiedzmy zanim ta ustawa trafi do podczas obrad plenarnych, czy pierwsze, czy drugie czytanie. Natomiast jeżeli to koło poselskie zgłasza, no to idzie to tym bocznym torem. I tak wiele też uchwał i ustaw było tak właśnie zgłaszanych. Wiem. No tak. I później czasami są niekorzystne zmiany, czy dotyczące funkcjonowania zakładów, czy danych branż, czy to, co dotyczy, powiedzmy, nas jako pracowników, to też utrudnia, to też mamy pretensje. Być może w poprzednich latach się to nie zdarzało, a w tej chwili tak dość często się zdarza, prawda? Jakby nagminnie, że gdzieś puszczany jest tak zwanym bokiem. No teraz już trochę mniej, ale to też jest problem, jakby utrudnianie życia, bo po co konsultować to ze związkami, może zablokują, a może gdzieś tam, powiedzmy, się poskarżą, albo gdzieś tam tego, no to się robi coś takiego, jak bypass, takie obejściówki. Ale to się robi, no to mówisz teraz kolego, Mirku, na poziomie ogólnokrajowym. Tak, natomiast to, co pani tutaj też wcześniej pytała, z czym się spotykamy my jakby na dole, na pracy tej zakładowej, mechanizm jest ten sam, jeżeli pracodawca nie ma obowiązku konsultować tego, to wprowadza to sami. Nawet tutaj wiesz dobrze, że ostro dyskutowaliśmy na temat kolejnej chyba tarczy antykryzysowej, gdzie miały być zapisy, że nawet można rezygnować z Funduszu Świadczeń Socjalnych bez konsultacji się ze związkami zawodowymi. Nie? A rady pracownicze, czy to jakoś współgra ze związkami zawodowymi? Ja powiem na twór przeniesiony. Jeżeli powiem, to znaczy tak, no bo rady zakładowe powstały dyrektywą Unii Europejskiej w 2006 roku. Tak? I są chyba martwe. 2006-2010 myśmy jako organizacje reprezentatywne zgłaszali naszych przedstawicieli do rad zakładowych. Było to też trochę takie uzupełnienie, było to część osób chronionych, miałem stosunek pracy, w momencie kiedy był rynek pracownika, to można było zwiększyć tą ilość chronionych, powiedzmy, naszych tych działaczy związkowych. Później, potem w 2010 trzeba było zebrać 10% podpisów załogi i scedować to na pracodawcę. I tutaj jak gdyby w wielu zakładach te rady pracowników troszkę umierały taką śmiercią naturalną. To znaczy były też takie przypadki, że jeżeli powiedzmy ktoś sobie tam uzurpował powołanie rady zakładowej, to przyjdzie na negocjacje płacowe i mówi, że rada będzie reprezentował pracowników, bo nie jest członkiem rady pracowników. No, co wielokrotnie żeśmy prostowali, że to nie tak wygląda, że rada pracowników jest do opiniowania, do wyrażania opinii, konsultowania, natomiast regulamin, układ zbiorowy pracy, regulamin pracy, to jest domeną związków zawodowych. Natomiast tutaj kolega może powiedzieć, jak to wygląda też w poszczególnych spółkach. Tak, jeszcze uzupełniając twoją wypowiedź, to faktycznie rada ma inne kompetencje niż związek zawodowy. W pewnych sektorach możemy się różnić, bo rada może otrzymać te informacje od zakładzie, reprezentuje i opiniuje jakby w całym przedsiębiorstwie, natomiast związek zawodowy reprezentuje lub zbiorowo, lub indywidualnie pracowników. Stąd tam, gdzie jest jakby współpraca pomiędzy związkiem zawodowym a pracodawcą na pewnym poziomie, dobrym poziomie, no to nie mamy problemu jakby z uzyskiwaniem tych dokumentów, które nam są potrzebne do tego, żeby prowadzić negocjacje płacowe czy negocjacje w innym temacie, ale nie ostatnimi czasy zastanawiamy się nad tym, czy nie zwoływać tych rad, bo widzimy w tych zakładach, zwłaszcza w tym jednym, duże problemy, to mogłoby tam powołanie takiej rady pracowniczej nam pomóc w dostępie do tych informacji, bo tutaj rada pracownicza ma większe kompetencje w uzyskiwaniu informacji ekonomicznych, jeśli dotyczy przedsiębiorstwa. A z racji tej organizacji międzyzakładowej, tak jak wcześniej wspomniałem, współpracujemy dobrze z radą na jednym ze zakładów, jeżeli trzeba, to jak najbardziej się
Czyli tutaj nie ma jakichś sytuacji konfliktowych, jest to w zasadzie wzajemne uzupełnienie, tak? Nie, nie, w mojej karierze nie zdarzyło się, żeby tam jakieś, nie wiem jak tam w innych organizacjach, ale żeby tutaj jakieś konflikty były, raczej tam jest na zasadzie jakiejś współpracy. No po prostu, no to nie jest jakaś tam idealna, można powiedzieć, współpraca, ale jest to na pewnym dobrym poziomie. Znaczy tutaj jeszcze kwestia, jakby wiele firm naszych działa w organizacjach międzynarodowych i tutaj też uświadamiam tym przewodniczącym, żeby też powołali europejskie rady zakładowe, czy uczestniczyli w tych europejskich radach zakładowych, bo to jest też ważne. To jest ten organ tego dialogu na szczeblu ponadzakładowym, więc europejskim, więc te informacje, powiedzmy, że jest członkiem Rady Europejskiej, nasz przedstawiciel, to faktycznie uczestniczy w opiniowaniu, jak i ma dostęp do informacji, które jakieś założenia koncernu, bo wielokrotnie też mamy takie doświadczenia, że gdzieś jest jakiś zakład likwidowany, gdzieś jest przenoszona produkcja, powiedzmy, to też jest bardzo ważne, żeby to jak gdyby wyprzedzać ten proces i być poinformowanym. I to jest bardzo ważne w ramach dialogu. Także, bo to jest właśnie ta współpraca, że jeżeli tą informację członek czy Rady Zakładowe, czy Europejskie Rady Zakładowe gdzieś otrzyma, to nam potem jako związkowcom łatwiej jest usiąść do tego stołu negocjacyjnego, no bo wiemy, jak się kształtuje najbliższa przyszłość przedsiębiorstwa, zakładu w danym kraju, czy całej koncernu. Niestety ramy czasowe podcastu nakazują mi skończyć, tylko jeszcze krótko. I strajk, rozumiem, jeżeli będzie w TA, to będzie we wrześniu? Akcja strajkowa. Nie potrafię teraz tego powiedzieć. Tak jak mówiłem wcześniej, przygotowujemy się do referendum. To jest prawie 3000 osób. Tak. Chcemy dotrzeć do każdej osoby, żeby każda mogła się wypowiedzieć, bo jest to bardzo ważny temat. Termin strajku będzie ustalany z przedstawicielami załogi i zgodnie z ustawą o sporze zbiorowym będziemy ten proces dalej prowadzić. A może pracodawca pójdzie po rozum do głowy, zanim dojdzie do akcji protestacyjnej. Taką trzeba mieć nadzieję, a ja mam nadzieję, że po tym podcaście... Jak to mówią, nadzieja umiera ostatnia. Tak, prawda, że po tym podcaście teraz wszyscy będziemy się zapisywać do związków zawodowych. Serdecznie dziękuję za rozmowę. To był kolejny odcinek Odsłuchu Społecznego, podcastu o tematyce społeczno-politycznej. Moimi gośćmi byli pan Mirosław Grzybek i pan Krzysztof Laszczak. Dziękuję. Ja nazywam się Joanna Kotkowska-Pyzel. Wszystkie nasze podcasty znajdziecie na YouTube, Spotify oraz innych popularnych platformach podcastowych. Odsłuch Społecznego.